Chwała niech będzie wszechmocnemu Bogu, a wam pokój, bracie i siostry. Będę czytać Boże Słowo, zapisane w pierwszym liście świętego Jana, pierwszy rozdział, od pierwszego wersetu do końca i potem drugi rozdział i dwa wersety. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był w Ojcu, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego Jezusem Chrystusem, a to piszemy, aby radość nasza była pełna, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli kto zgrzeszył, mamy orędownika Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On cię z ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Czytając ten fragment Bożego Słowa, on daje, rozjaśnia nam i daje nam wiele błogosławieństw naszego życia. Apostoł Jan mówi, że oni mówią to, co widzieli, co słyszeli, co ich ręce dotykały. Oni fizycznie chodzili z Jezusem Chrystusem. Byli z Nim. Ale to, co jest samo istotne, co jest ważne, to, co przekazywali dla tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, którzy postanowili iść Jego drogą i za Nim. Mówi, co widzieliśmy, słyszeliśmy i to wam zwiastujemy, abyście wy społeczność z nami mieli. I to jakby można by zakończyć, ale wtedy by nie była to prawda. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Kiedy budowali wieżę Babel, też mieli jakąś jedność, społeczność. Chcieli coś zbudować aż do nieba wielkiego, ale to było bez Boga. Społeczność nasza, społeczność między sobą jest budowana w ten sposób, że każdy z nas ma indywidualnie społeczność z Bogiem. Jak tu jest napisane, społeczność z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Mamy każdy z nas społeczność i wtedy wchodzimy, jesteśmy w jednej społeczności, razem jesteśmy. Budowanie jedności właśnie na tym polega. Nie na ludzkich myśli, czy ludzkiej jakiejś ideologii wspieranie, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, ale mamy społeczność z Jezusem Chrystusem. I będąc w Jezusie, przychodzi jedne zrozumienie, jedne poznanie. Duch Boży nie daje jednemu tak, drugiemu tak, ale w tym daje jedne zrozumienie, jedne poznanie. I tak jest tworzona jedność, społeczność chrześcijańska. Społeczność dzieci Bożych. Inne społeczności, inne mogą być inaczej, ale dzieci Bożych społeczność jest ten, że mają z nią z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem. I mówi to niech będzie, a to co piszemy, była radość nasza była pełna. To jest dla nich radością, dla każdego z nas radością, jeżeli widzimy, że bracia, siostry, dzieci Boże chodzą w społeczności z Jezusem Chrystusem, mają z nim społeczność. Mają z nim łączność. Pan im objawia swoje słowo, ożywia to słowo i rozumieją, jak napisane i
nic jakby więcej niespotrzebne. Światu sprawia to, jak tutaj czytamy zwiastowanie, które słyszeliśmy od Niego, które wam ogłaszam, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że w Nim społeczność mamy, chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Człowiek, który chodzi w ciemności, on wszystko, żeby nie było nic wiadome, wszystko ukrywa w swoim życiu. On nie poznaje prawdy, ale człowiek, który chodzi w światłości, jego całe życie jest odkryte. On nie ma rzeczy, które musi utajniać, które musi zakrywać. Chodząc w społeczności, będąc razem, jak chodzimy w światłości, jak chodzimy w społeczności, będąc razem, wszystko jest odkryte, wszystko jest widoczne w naszym życiu. I to, co jest nie tak, czasem bywa tak, że chodząc, będąc dziećmi Bożymi, chodzimy, chcąc chodzić w światłości, ale na pewne rzeczy nie zwracamy uwagi, nie widzimy, że to jest niewłaściwe, że to jest grzechem. Nie każdą rzecz tak my jesteśmy w stanie zobaczyć, ale chodzimy w światłości, chodzimy w społeczności między sobą. Wszystko jest odkryte przed nami i przed braćmi. Razem żyjąc, służąc Panu Jezusowi Chrystusowi, brat mówi, słuchaj, bracie, ale to nie jest właściwe w twoim życiu. To nie jest tak. Czasem się wydaje, przychodzi się z różnych środowisk, nawracają się ludzie z różną mentalnością, z różnym spojrzeniem i się wydaje, to tak ma być. Ale gdy chodzimy w światłości, Pan Bóg pokazuje to, i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza wszelkiego grzechu. Chodzenie w ciemności to jest wtedy, kiedy ukrywamy w swoim życiu, zamykamy coś, nie pokazujemy, coś jest takie, żeby po prostu utajnione, bo wstyd do tego się przyznać. A dzięki światłu w innym miejscu Paweł pisze, to wychodzi na jaw i jest godne potępienia. Wtedy wychodzi, że to jest nie tak, na światło i człowiek przychodzi przed oblicze Boże, zaczyna pokutować. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza go wszelkiego grzechu. Jeżeli chodzimy w światłości, jak sam On jest światłości. Pan Jezus nic nie ukrywał. Całe Jego życie było znane. Idźcie, zobaczcie, gdzie mieszkam. Mówił, chodźcie, pójdźcie za mną. Przebywali z Nim uczniowie, z Nim jedli, żyli, spali i wiedzieli wszystko o Nim. On nic nie ukrywał. I tak i nasze życie, kiedy jest otwarte, chodzimy w światłości. Chodzimy w Jezusie Chrystusie. I chodząc w światłości, chodząc w Nim, społeczność mamy z sobą. Też drugie spojrzenie o światłości, na pewno to jest trwanie w Nim, trwanie w Jezusie Chrystusie. Trwanie społeczności z Bogiem. Wtedy mamy społeczność między sobą, kiedy każdy z nas ma społeczność z Jezusem, każdy ma z Nim łączność, relacje. Wtedy mamy społeczność między sobą. Wtedy jest to, co potem tutaj wypełnia się i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Bo kiedy tak naprawdę spojrzymy się, obejrzymy się w lustrze Bożego Słowa, nikt nie powie, że On jest bez grzechu. Zawsze zobaczy, my takich czasem duże grzechy widzimy, tych nie robimy, ale Pan Jezus nauczał, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Proste słowa, prawda? A jak często takie słowo zrealizować trudno. Chodzimy w społeczności. Jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Oszukujemy, nie chcemy widzieć pewnych grzechów w swoim życiu. Zamykamy oczy, zagłuszamy głos z sumienia. I zdaje się, człowiek taki mówi, nie grzeszy. A Pan apostoł Jan pisze, że kłamiemy, prawda z nie ma, ale jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści od wszelkiej nieprawości. To jest cudowne słowo. Kiedy chodzimy w światłości, wyznajemy swoje grzechy, widzimy swoją nieprawość i Pan Bóg
słyszy to, widzi to i On jest sprawiedliwy i odpuści nam grzech i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Przystępując do Wieczerzy Pańskiej, nie przychodzi to tak, jak mi się wydawało. No, przystąpię, wezmę chleb, wezmę kielich i automatycznie oczyści się moje serce. No, tak nie ma. Tak nie jest. To by musiało być wtedy... To nie byłoby chrześcijaństwo. To jakieś coś innego musiałoby być. Ale gdy jest chrześcijaństwo, gdy chodzimy w Jezusie Chrystusie, chodzimy w światłości, wyznajemy swoje grzechy. I wtedy, kiedy przystępujemy do stołu Pańskiego, my już przed tym, kiedy jest w modlitwie, patrzymy, Panie, i to widzisz, trzeba zmienić w moim życiu, i to jest nie tak. Pan widzi. Jego krew wtedy oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I przystępując do stołu Pańskiego, wspominamy, mówi Słowo Boże, śmierć Pana. Widzimy, jak On wziął, jak tu jest napisane, że Jezus Chrystus, czytając Słowo Boże, drugi rozdział, ten drugi werset, On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata, że On właśnie wziął te wszystkie grzechy, jak tu jest napisane, całego świata, wszystkie, które było wspomniane, były popełnione przed, teraz i jeszcze kiedy będzie nasze życie. Wziął tam na krzyż, przybił do krzyża Golgoty, tam On wziął na siebie. I teraz widzimy, że każdy grzech, Chrystus Pan nad każdym grzechem, On może mieć, jeżeli pozwolimy, On ma zwycięstwo w naszym życiu. Jezus Chrystus, On zwyciężył, On wziął wszelki grzech i kiedy wyznajemy, On oczyszcza nas od tego grzechu swoją drogocenną krwią i On daje zwycięstwo, abyśmy już więcej nie grzeszyli. Daje siłę, daje moc, która jest od Niego, aby nie grzeszyć, aby już więcej tego nie czynić. Drodzy bracia i siostry, miejmy społeczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Gdy będziemy mieć z Nim społeczność, jakby powiedzieć, automatycznie przychodzi społeczność między nami. Duch Boży napełnia nasze serce. Pragniemy chodzić w czystości, w prawości, świętości. Wszystko, co nawet i nie tak. Pan Jezus wyznajemy, Pan Jezus obmywa swoją drogocenną krwią. A gdy się utajnia, chodzi się w ciemności, już się traci społeczność z Bogiem, traci się społeczność z Jezusem Chrystusem i człowiek odchodzi od Boga, odchodzi od, nie ma z Nim społeczności, a pragnieniem naszego serca, naszego życia, każdych chrześcijan, dzieci Bożych, jest mieć społeczność z Jezusem Chrystusem. Z Nim trwać, tym bardziej z jednej bardzo istotnej, najważniejszej sprawy, aby krew Jezusa Chrystusa oczyszczała wszystkiego grzechu. Ale tak rozmyślając o czasach, w których jest nam dane żyć, już dzisiaj bracia wspomnieli, często wspominają, że czasy, które Biblia mówi, które są, które nadchodzą, to są trudne, ciężkie czasy, prawda? Nie będzie tak łatwo dla chrześcijan. Nie będzie tak, jak niektórzy mówią, jakichś wielkiego przebudzenia przy końcu świata. To są takie życzenia czasem ludzi tylko. Ale Pan Jezus oczywiście po dzisiejszy dzień zbawia, po dzisiejszy dzień ratuje dusze ludzkie, obmywa tą krwią, daje nowe życie. Pan Bóg to czyni. Ale to, co czasy ostateczne pokazują, tak już brat Janek wspomniał, przyjdzie nawet taka rzecz, nie będę mu uznawać Jezusa Chrystusa jako Boga, przyjdą takie nauki i wiele, wiele innych niewłaściwych nauk będzie przychodzić. A społeczność, gdy mamy z Jezusem Chrystusem, bliska społeczność będzie nas uchraniać. Duch Boży będzie dotykał naszego serca, będzie objawiał nam swoją wolę. Będziemy, Jego Słowo będzie dla nas ożywiać. Ono nie będzie gdzieś zamknięte dla nas, ale będzie otwarte dla naszego życia. A gdy się dopuścimy grzechu, gdy jest grzech w naszym życiu, krew Chrystusa Pana obmywa. Ona ma moc obmyć po dzisiejszy dzień. I tak, bracia i siostry, jest ten czas Bożej łaski. Korzystajmy z mocy krwi Chrystusa Pana i chodźmy w światłości, w społeczności z naszym Panem Jezusem Chrystusem, a wtedy i będziemy mieć tą wspaniałą społeczność, społeczność taką, jak rozmawiałem króciutko się przed modlitwą, dwa słowa. I tak rozmawiałem jednego razu z bratem Stefanem Jeremowiczem, z duchem Stefanem.
Mówię, jak, tak rozmyślałem, jak pierwsi chrześcijanie, no jak oni żyli? Mówię, no jakoś trudno mi to zrozumieć. Mówię, no nawrócili się ze świata. Oni przyszli, 3000 osób, potem 5, razem w wspólnocie żyli. No, no różne charaktery, myślę sobie, no różne podejścia. No jak oni mogli żyć? No Stefan tak mądrze mi odpowiedział, dzięki Bogu za brata. Mówi, no mieli agapę. Mieli agapę, no nic więcej. Znane słowo. Mieli taką wspaniałą społeczność między sobą. Oni mieli społeczność z Panem Jezusem Chrystusem i mieli między sobą. I dlatego mogli tak żyć. I dałby Pan Bóg, aby i ta społeczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem i między nami też miała miejsce. Aby miała miejsce. Amen.